po torze numer 2. Dyżurna zadzwoniła więc ponownie do kolegi kilka kilometrów dalej, aby wyjaśnić tę sytuację. Ten 13126 to on ruszył? Co? Od ciebie. No. Ty, no a strzałkę mam na popielato. Na popielato masz? A ja mam k***wa na czerwono, bo ja użyłem DPO. No to jak to się robi? K***wa, no to już mu podaję. No podaj mu, podaj. Ty, no ale w ogóle ja nie mam, że on wyjechał od ciebie. Bo ja tu użyłem DPO 2L, bo ja jechałem na zastępczy. To nie wiem, to WBL się do tego wbija? Nie, PO. Czekaj. A teraz ch***a no. Ty, no Pierun wie, no ale on już powinien u mnie być. A no może już będzie, chyba na pewno. A był na tym 18? Tak, 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 migał. No ale u mnie IT2S też jest na popielato. To tak jakby w ogóle od ciebie nie ruszył ten pociąg. K***wa, może znowu tu popielili. Wie, no zobaczymy, no. No. Podaj w każdym bądź razie. No podałam, no. No dobra. O 20.56 sprawa wyświetliła sygnał S2, jazda z największą dozwoloną prędkością, na semaforze przy torze numer 2 od strony Starzyn, a dyżurna, w dalszym ciągu zaniepokojona kolorem popielatym na torze drugim, wyszła przed posterunek sprawdzić, czy widać światła Matejki od strony Starzyn. Zobaczyła jedynie ciemności. Po powrocie przed pulpit dyżurna zadzwoniła do Kozłowa, mówiąc do tamtejszego dyżurnego: tego pociągu nadal nie ma, a już powinien u mnie być, a odcinek torowy mam na popielato. Wtedy odezwał się trzeci głos. To posterunek w Starzynach zaczął wywoływać zarówno TLK, jak i Interregio. Za każdym razem odpowiedziała mu jedynie cisza. Po kilku minutach do sprawy zadzwonił dyżurny ze stacji Psary, która znajduje się na centralnej magistrali kolejowej i od której odchodzi łącznica do Starzyn. Wypowiedział słowa rozjaśniające całą sytuację. Ty wiesz, co się stało? Ten idiota źle przełożył rozjazdy i puścił pociąg na pociąg.